Witam. Zajmiemy się dzisiaj kwestią mediacji w postępowaniu administracyjnym. Zapraszam serdecznie. Artykuł 96a Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Paragraf pierwszy. W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja, jeżeli pozwala na to charakter sprawy. Paragraf drugi. Mediacja jest dobrowolna. Paragraf trzeci. Celem mediacji jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody. Paragraf czwarty. Uczestnikami mediacji mogą być punkt pierwszy. Organ prowadzący postępowanie oraz strona lub strony tego postępowania albo punkt drugi. Strony postępowania. Artykuł 96b Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Paragraf pierwszy. Organ administracji publicznej z urzędu lub na wniosek strony zawiadamia strony oraz organ, o którym mowa w artykule 106 paragraf 1, w przypadku gdy ten organ nie zajął stanowiska o możliwości przeprowadzenia mediacji. Paragraf drugi. We wniosku strona może wskazać mediatora. Paragraf trzeci. W zawiadomieniu o możliwości przeprowadzenia mediacji organ administracji publicznej zwraca się do stron o punkt pierwszy. Wyrażenie zgody na przeprowadzenie mediacji. Punkt drugi. Wybranie mediatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Paragraf czwarty. Zawiadomienie o możliwości przeprowadzenia mediacji zawiera pouczenie o zasadach prowadzenia mediacji oraz ponoszenia jej kosztów. Artykuł 96c Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Mediacji nie przeprowadza się w przypadku niewyrażenia zgody na przeprowadzenie mediacji w terminie, o którym mowa w artykule 96b, paragraf 3. Artykuł 96d Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Paragraf 1. Jeżeli uczestnicy mediacji wyrazili zgodę na przeprowadzenie mediacji, organ administracji publicznej wydaje postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji. Postanowienie dorącza się stronom oraz organowi, o którym mowa w artykule 106 paragraf 1. Paragraf 2. W postanowieniu o skierowaniu sprawy do mediacji wskazuje się mediatora wybranego przez uczestników mediacji, a jeżeli uczestnicy mediacji nie wybrali mediatora, wskazuje się mediatora wybranego przez organ administracji publicznej, posiadającego odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach danego rodzaju. Artykuł 96e Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Paragraf 1. Organ administracji publicznej, kierując sprawy do mediacji, odracza rozpatrzenie sprawy na okres do 2 miesięcy. Paragraf 2. Na zgodny wniosek uczestników mediacji lub z innych ważnych powodów termin określony w paragrafie 1 może zostać przedłużony nie dłużej jednak niż o miesiąc. Paragraf 3. W przypadku nieosiągnięcia celów mediacji określonych w artykule 96a paragraf 3 w terminie, o którym mowa w paragrafie 1 albo 2, organ administracji publicznej wydaje postanowienie o zakończeniu mediacji i załatwia sprawę. Artykuł 96f paragraf 1. Mediatorem może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, w szczególności mediator wpisany na listę stałych mediatorów lub do wykazu instytucji i osób uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego prowadzonych przez prezesa sądu okręgowego lub na listę prowadzoną przez organizację pozarządową lub uczelnię, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego. Paragraf drugi. W przypadku, gdy organ prowadzący postępowanie jest uczestnikiem mediacji, mediatorem może być wyłącznie osoba wpisana na listę stałych mediatorów lub do wykazu instytucji i osób uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego prowadzonych przez prezesa sądu okręgowego lub mediator wpisany na listę prowadzoną przez organizację pozarządową lub uczelnię, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego. Paragraf trzeci. Mediatorem nie może być pracownik organu administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie w sprawie. Artykuł 96g Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Paragraf pierwszy. Mediator powinien zachować bezstronność przy prowadzeniu mediacji i niezwłocznie ujawnić okoliczności, które mogłyby wzbudzić wątpliwość co do jego bezstronności w
w tym odpowiednio okoliczności, o których mowa w artykule 24, paragraf 1 i 2. Paragraf 2. Mediator odmawia przeprowadzenia mediacji w przypadku wątpliwości co do jego bezstronności i niezwłocznie zawiadamia o tym uczestników mediacji oraz organ administracji publicznej, jeżeli nie jest on uczestnikiem mediacji. Artykuł 96h. Organ administracji publicznej niezwłocznie przekazuje mediatorowi dane kontaktowe uczestników mediacji oraz ich pełnomocników, w szczególności numery telefonów i adresy poczty elektronicznej, jeżeli je posiada. Artykuł 96i. Mediator zapoznaje się z aktami sprawy i ma prawo sporządzania z nich notatek, kopii lub podpisów, chyba że uczestnik mediacji w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia lub doręczenia postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji nie wyrazi zgody na zapoznanie się mediatora z aktami. Artykuł 96j. Paragraf 1. Mediacja nie jest jawna. Paragraf 2. Mediator, uczestnicy mediacji i inne osoby biorące udział w mediacji są obowiązani zachować w tajemnicy wszelkie fakty, o których dowiedzieli się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że uczestnicy mediacji postanowią inaczej. Paragraf 3. Propozycje ugodowe, ujawnione fakty lub oświadczenia złożone w toku mediacji nie mogą być wykorzystywane po jej zakończeniu, z wyjątkiem ustaleń zawartych w protokole z przebiegu mediacji. Artykuł 96k. Mediator prowadzi mediację, dążąc do próbownego rozwiązania sporu, w tym przez wspieranie uczestników mediacji w formułowaniu przez nich propozycji ugodowych. Artykuł 96l Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Paragraf 1. Mediator ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji, chyba że wyraził zgodę na prowadzenie mediacji bez wynagrodzenia. Paragraf 2. Koszty wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji pokrywa organ administracji publicznej, a w sprawach, w których może być zawarta ugoda, strony w równych częściach, chyba że postanowią one inaczej. Paragraf 3. Koszty mediacji są pokrywane niezwłocznie po jej zakończeniu. Artykuł 96m, paragraf 1. Mediator sporządza protokół z przebiegu mediacji. Paragraf 2. Protokół z przebiegu mediacji zawiera: punkt 1. Czas i miejsce przeprowadzenia mediacji. Punkt 2. Imiona i nazwiska, nazwy oraz adresy siedziby uczestników mediacji. Punkt 3. Imię i nazwisko oraz adres mediatora. Punkt 4. Dokonane ustalenia co do sposobu załatwienia sprawy. Punkt 5. Podpis mediatora oraz uczestników mediacji, a jeżeli którykolwiek z uczestników mediacji nie może podpisać protokołu, wzmianka o przyczynie braku podpisu. Paragraf 3. Mediator niezwłocznie przedkłada protokół z przebiegu mediacji organowi administracji publicznej w celu włączenia go do akt sprawy i doręcza odpis tego protokołu uczestnikom mediacji. Artykuł 96n Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Paragraf 1. Jeżeli w wyniku mediacji zostaną dokonane ustalenia dotyczące załatwienia sprawy w granicach obowiązującego prawa, organ administracji publicznej załatwia sprawę zgodnie z tymi ustaleniami zawartymi w protokole z przebiegu mediacji. Paragraf 2. Do akt postępowania nie włącza się dokumentów i innych materiałów, które nie znajdują się w aktach postępowania ujawnionych w toku mediacji przez jej uczestników, jeżeli te dokumenty i materiały nie stanowią podstawy do załatwienia sprawy zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole z przebiegu mediacji. Dziękuję za obejrzenie niniejszego nagrania. Pozdrawiam serdecznie. Łukasz Rosiak.